Witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Gościmy dzisiaj u Ryszarda Pawłowskiego. Jesteśmy w związku z aukcją gołębi, która ma być na rzecz Fundacji Ludzki Gest. Kolega Ryszard ofiarowuje tutaj jednego ze swoich najlepszych gołębi młodych. Tak? Tak. To jest gołąbek po samicy, która... Może powiem jej życiorys od młódka. Jako młoda zrobiła 3 konkursy na 5 wkładów, jako roczna 14 wkładów, 12 konkursów. Była pierwszą lotniczką oddziału i okręgu gołębi rocznych. W 2016 roku zdobyła 9 konkursów, ale była trzecią lotniczką okręgu w maratonie. Miała 6, koeficjent 51. W 2017 roku ta samica zrobiła 11 konkursów. No i 2018 rok to był taki jej rok rewelacyjny. Ona zrobiła na 15 wkładów 15 konkursów, była pierwszym lotnikiem oddziału, pierwszym lotnikiem okręgu, pierwszym asem Mistrzostwa Polski Arlung Wszechstronny Gołąb. Ona tam miała koeficjent z 12 lotów, bodajże 123 z groszem, a drugi gołąb w tej dyscyplinie to miał 294 bodajże, jak się nie mylę. Była też pierwszym asem mistrzostwa kategorii ogólnej, dobry lot. I w tym roku ta samiczka zrobiła 12 konkursów i zakończyła kadencję, przechodzi do rozpłodu. Raptem jest ona z 14 roku, zrobiła 62 konkursy. To jest taka naprawdę rewelacja. Mogę jeszcze dodać, że tej samicy, znaczy z tej pary, co teraz daje na aukcję gołąbka, to jest siostra tego gołębia, jest trzecim lotnikiem okręgu oddziału gołębi rocznych. Zrobiła 6x6 i dość szpicowe ma konkursy wszystkie. Także, że ten gołąbek jest starszym gołąbkiem, on już pierze ostatnie pióro, bo tutaj mnie ksiądz kustosz prosił, żeby te gołębie już były już starsze, nie takie z późnego lęgu. No i naprawdę to jest piękny gołąbek, pochodzenie ma mocne. Jeszcze powiem o ojcu. Ojciec tego gołębia był nielotowany i on na przykład tego gołębia z tej pary, siostra miała w kategorii F w tamtym roku koeficjent 10-22, a brat tego gołębia był siódmym gołębiem w Polsce, gołębi młodych za standard na wystawie ogólnopolskiej. Także ten gołąbek naprawdę, widać po nim, że to jest gołąbek, który jest naprawdę ładny. No i ktoś może mieć pociechę. W każdym bądź razie pochodzenie jest mocne, a w rozpłodzie to jest różnie. Nie lubię nic obiecywać, bo to starsi hodowcy wiedzą, że tu u nas w gołębiach nie ma na nic reguły. No to tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Także zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w licytacji gołąbka. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Dobry lot.